Tym razem wybraliśmy się do Warszawy, żeby poznać i sfotografować blogera i youtubera Andrzeja Tucholskiego. Zapraszam na odcinek. Tak jak już wspominałem, Andrzej jest blogerem i youtuberem. Z kolei z wykształcenia jest psychologiem i na swoim kanale i blogu porusza tematy związane z psychologią, projektowaniem życia i lifestyle'em. Dlatego warto zajrzeć do Andrzeja, zobaczyć jego materiały, bo to naprawdę kopalnia wiedzy i inspiracji. Dlatego wszystkie linki prowadzące do kanału na YouTubie czy bloga znajdziecie w opisie tego filmu. Podczas umówienia spotkania z Andrzejem od razu wspomniał, cytuję, że dramatycznie nie lubi mieć robionych zdjęć, dlatego potraktowałem to wszystko jako takie małe wyzwanie. I po prostu najpierw umówiliśmy się na spotkanie, na kawę w kawiarni Caffè Nero w Warszawie i zaczęliśmy od tradycyjnej rozmowy i później na szczęście udało się namówić Andrzeja na kilka zdjęć. Zdjęcia chciałem wykonać właśnie w kawiarni, bo gwarantowała ona naprawdę ciekawe otoczenie. Jej wystrój jest naprawdę niesamowity, do tego za szybą, dużą szybą jest widok na miasto, dlatego mogłem tam wykonać już bardzo fajne i kreatywne zdjęcia. Zależało mi na naturalnych kadrach, takich bez pozowania, dlatego Andrzej wyciągnął laptopa i po prostu zajął się komputerem. I zacząłem od zrobienia paru zdjęć przy stoliku na tle ceglastej ściany. I podczas wykonania zdjęć wykorzystywałem różne elementy otoczenia w kadrze. W kolejnych ujęciach chciałem już zmienić troszeczkę otoczenie, dlatego Andrzej usiadł na dużym fotelu tuż przy oknie i światło, które padało właśnie przez szybę, potraktowałem jako taki duży softbox i Andrzeja ustawiłem profilem do tego okna, dlatego oświetlenie było po prostu kontrastowe. I w ten sposób powstało kilka kolejnych kadrów. Andrzej jest również pasjonatem kawy, dlatego oczywiście nie mogło zabraknąć kilku kadrów z filiżanką i tym razem zdjęcia zrobiłem na tle książek. Na koniec oczywiście nie mogło też zabraknąć kilku wspólnych zdjęć. Na całe spotkanie mieliśmy tylko godzinkę, jednak staraliśmy się wyciągnąć z tego jak najwięcej i mam na myśli nie tylko fotografie, zdjęcia, ale przede wszystkim wartość z rozmowy, bo cały ten projekt fotografowania internetowych twórców rozpocząłem nie tylko po to, żeby zrobić tym osobom konkretne zdjęcia, ale również po to, żeby przeprowadzić z nimi ciekawe rozmowy, zainspirować się i po prostu ich poznać. Andrzej jest
nie tylko świetnym twórcą, ale przede wszystkim bardzo inteligentną osobą, dlatego jeżeli mielibyśmy tylko czas, z pewnością rozmawialibyśmy jeszcze godzinę albo nawet i dwie, jednak czas nas nagił i musieliśmy po prostu kończyć. I w tym miejscu chciałem również podziękować Andrzejowi za to, że dał się namówić właśnie na taką mini sesję, bo wiem, jak bardzo nie lubi mieć robionych zdjęć, dlatego traktuję to wszystko jako taki mały sukces, ale przede wszystkim mam nadzieję, że Andrzejowi podoba się już efekt końcowy w postaci zdjęć i jeszcze raz po prostu dzięki, Andrzej, że dałeś się namówić. W tym odcinku to by było na tyle. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!